Przecież masz 800 plus i pracujesz. To musi ci starczyć. A tak na marginesie to te 800 plus powinno być wliczane do alimentów. No i co z tego? Ja go tak wychowałem? A kto mądry kupuje dziecku buty za 400 zł? Jak ty sam codziennie wydajesz na alkohol 200 zł? Jak piję, to piję za swoje, alienatorko. Dostałem wezwanie o podwyższenie alimentów. Wytłumaczysz mi to? Nie wystarcza ci już 800 plus plus to, co zarabiasz? Nie dostaniesz ode mnie ani grosza, ale ja żadnych alimentów nie będę płacić. Przecież państwo ci daje na dzieci. A właśnie, masz się ze mną podzielić profitami, ale ja nie będę ci nic płacić, bo doskonale wiem, że okradasz dziecko z tych pieniędzy. Ale przecież on już może iść do pracy. No i co z tego, że on ma 12 lat? Ja w jego wieku to już zapierdalałem. Ciszej, bo usłyszy. No dobrze, niech słyszy. Niech dorośnie wreszcie. Dobrze, to przypomnę ci, bo widzę, że ewidentnie masz problem z pamięcią. W czerwcu spędziłem z dzieckiem 20 godzin. 20. I wydałem 400 zł. Więc teraz nie muszę nic płacić. A w ogóle, jak zostanie coś na koniec miesiąca z alimentów, to masz mi oddać.